Generalnie nie wiem, czy są osoby, które jeszcze nie mają tutaj konta w tym programie. No w każdym razie chodzi o inwestycje w kolejkę strunową. I co istotne, ta kolejka budowa już się rozpoczęła. Czyli jeżeli ktoś ma wątpliwości, to tak naprawdę można to wszystko zweryfikować i sprawdzić. Sprawdzić, ponieważ można się przejechać osobiście na miejsce, gdzie ta kolejka jest już budowana. Jest budowana w miejscowości Morina Gorka na Białorusi. Tutaj można zobaczyć właśnie zdjęcie. Oczywiście prototyp tej kolejki jeszcze nie został ukończony, ale można już było na żywo zobaczyć, jak ta kolejka jeździ, jak to wszystko funkcjonuje. Oczywiście tutaj na tym zdjęciu jest to zawieszone, ten wagonik jakby tak bardzo nisko nad ziemią. Docelowo to będzie dużo wyżej, od 10 do 15 metrów nad kolejką ziemi. Także tutaj po prostu jest to prototyp, tak? Prototyp jest po to, żeby potencjalni inwestorzy, którzy chcą zainwestować tutaj swoje pieniądze, a są to nawet takie podmioty jak Unia Europejska i wiele innych krajów, oni muszą po prostu coś zobaczyć, żeby wyłożyli na to pieniądze, muszą po prostu wiedzieć, co kupują, bo wiadomo, nikt nie będzie kupował kota w worku, tak? Natalia, nagrywam. I tutaj jest taka istotna informacja, że codziennie rejestruje się tak naprawdę do Skyway około 3000 nowych inwestorów, czyli jest to bardzo spora liczba osób, oczywiście są to osoby z całego świata. Tutaj na zdjęciu jeszcze mamy z tego zjazdu, który był no, stosunkowo niedawno, bo miesiąc temu właśnie mamy właściciela oraz inwestorzy, którzy po prostu są tutaj, przyjechali specjalnie na ten event. Oglądają oczywiście tą kolejkę. Jeszcze istotna informacja, jeśli chodzi o nowości, jest taka, że jakiś czas temu Indie zadeklarowały swój akces do projektu Skyway i już postanowiły, że 12 km trasy będzie właśnie zainstalowana ta kolejka i będzie to dokładnie pomiędzy miejscowościami Dharmasala a MC Loandgai, nie wiem jak to się czyta, no ale w każdym razie już jakby jest to postanowione, że po prostu zainstalują sobie taki unibus, który będzie pomiędzy tymi miejscowościami się poruszał. To jest w Indiach dopiero początek, tak? Ponieważ jestem przekonana, że tam będzie się działo naprawdę coś wielkiego, ponieważ właściciel tutaj Skywaya pojechał zresztą do Indii z wizytą, więc wiadomo, że będzie coś tam się jeszcze działo. W opinii ekspertów biznes technologii Skyway będzie tak naprawdę 10 razy większy niż jakikolwiek biznes IT, ponieważ tak naprawdę ta kolejka nie ma na ten moment konkurencji. Tutaj tylko tak garść faktów dla osób, które jakby nie wiedzą, o co tu chodzi. No, będzie to po prostu kolejka, która ma spowodować, że każdy będzie mógł dojechać na dowolne miejsce, no może nie dowolny, ale tam, gdzie będą połączenia w stosunkowo tani i bardzo szybki sposób, dlatego warto się tym tematem zainteresować. Prośba o podanie link, gdzie będzie można odtworzyć ten webinar. Okej, no generalnie to jest zawsze te nagrania. Mamy na czacie Skyway Webinars. Dobrze, jeśli już chcecie, to podajemy linki, tylko bym prosiła o pytania po webinarze, tak, żeby się tu nie rozpraszać. Ta prezentacja nie będzie długa, szanuję Wasz czas, także spokojnie. Także jak mówię, no po co to powstało? Po to, żeby każdy mógł w dowolne miejsce dojechać bardzo szybko i do tego tanio. Jeszcze też będzie to transport ekologiczny. Jest to technologia strunowa kolejki nadziemnej i pozwala, no przy okazji wiadomo, wyminąć korki, tak, ponieważ jeżeli to będzie, no taka kolejka wygląda tutaj, powiedzmy, można trochę to porównać do kolejek górskich, tak, tylko że po prostu to będzie w mieście, tak,
może to nie jest trafne porównanie do tych kolei górskich, no ale tak najbardziej się to kojarzy, tak? Z takimi liniowymi kolejkami górskimi, tam też są takie wagoniki, tylko tutaj będzie to po prostu instalowane jakby w mieście, ponieważ jest na ten moment takie zapotrzebowanie, żeby to było. I tak naprawdę 90% ludzi z tej planety potrzebuje tej technologii, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Jeśli chodzi jeszcze o takie podstawowe fakty, to 5 do 10 metrów nad powierzchnią Ziemi. W porównaniu do innych środków transportu, no to no Skyway jest naprawdę pobija wszystkich pod względem ceny, tak? 3 do 5 milionów dolarów jest za 1 kilometr trasy budowy Skyway, a zobaczcie, autostrada 10 do 15 milionów dolarów, tak? Czyli no widać, że to jest nieporównywalnie tańsze. Tak samo jest to dużo tańsze, jeśli porównamy to do metro, 50 milionów dolarów 1 kilometr metro, tak? A zobaczcie, 1 kilometr Skywaya, no to jest 10 razy po prostu tańsze. Również mamy jeszcze oczywiście konkurencję, ale ona tak naprawdę jest mało znacząca, chociaż de facto konkurencja tutaj to jest firma Tesla, czyli znamy tą firmę. Oni również stworzyli taką swoją kolejkę, tylko taka kolejka będzie zamontowana w takiej specjalnej tubie, tak? Czyli nie będzie jakby na takiej strunie, tak, wiszącej, tylko będzie zamontowana w tubie i się nazywa Hyperloop. I konkurencja, którą właśnie tworzy firma Tesla, no to jest również nieporównywalnie dużo droższa i no i szczerze mówiąc naprawdę zostawili tą konkurencję w tyle na tych targach transportu międzynarodowych, gdzie był Skyway, o tym jeszcze będziemy mówić, no to przy stanowisku Skywaya było najwięcej ludzi, a przy stanowisku konkurencji właśnie tej Tesla, która też zaprezentowała właśnie tą swoją kolejkę, no to było dużo mniejsze zainteresowanie. Teraz, gdzie to się buduje? To tak jak mówiliśmy, ta kolejka już jest budowa rozpoczęta, więc ktoś nie może powiedzieć, że ten projekt jest palcem po wodzie pisany, ponieważ już to się zaczęło. Na Białorusi prototyp ukończony w roku 2017, w Australii prototyp będzie ukończony w roku 2018. Generalnie no to widzimy, że w tym roku będzie tutaj ma być docelowo zgodnie z harmonogramem ukończony ten prototyp, który wcześniej pokazywałam tam wycinek na zdjęciu. I również jeszcze, tak jak mówiliśmy, zacznie się budowa w Indiach. Również inne kraje są oczywiście zainteresowane. Minister transportu Słowac, między innymi Polska, wątpię, szczerze mówiąc, żeby chciała coś takiego instalować u siebie, no ale zobaczymy. Sama Unia Europejska również jest zainteresowana, także no tylko niech skończą tą budowę i niech podpisują kontrakty, bo wiadomo, tutaj chodzi też o to, żebyśmy my jak najszybciej zarobili. A im oni podpiszą więcej kontraktów, to my po prostu szybciej zarobimy. Teraz tak naprawdę ty sam no musisz zdecydować, czy chcesz tutaj dołożyć do tego projektu swoją cegiełkę, a potem uczestniczyć w zarobkach firmy, kiedy już ta kolejka będzie słynna na całym świecie. No jestem przekonana, że tak będzie. Już w tej chwili jest o tym głośno, a będzie po prostu jeszcze tylko głośniej. Tutaj dla ciekawości jeszcze powiem, że no ten projekt tak naprawdę już jest rozwijany od 39 lat, już będzie 40 lat bodajże, więc tutaj no nie ma możliwości, żeby coś ten projekt zatrzymało, to po prostu już poszło za daleko. Jeżeli chodzi o osoby, które są docelowo zaangażowane w ten projekt, no to oczywiście Anatolij Junicki, geniusz, stworzył 140 wynalazków. Wiktor Baburin, poznałam osobiście, on steruje tym ekotechnoparkiem na Białorusi. Potem również Rothuk. Tu jeżeli ktoś pisał wcześniej, że chciał mapki, tutaj może ta mapka jest mało co widoczna, ale widać, tak, że docelowo kolejka Skyway miałaby być zainstalowana pomiędzy Sydney a Melbourne w Australii, gdzie po prostu taka kolejka, która przypomina, tego jeszcze nie mówiłam, że będzie jeździć z szybkością 500 km na godzinę, wszystko by to znacząco przyspieszyło. I jest to projekt realny. Dlaczego? Dlatego, że firmuje ten projekt tutaj osoba, która w Australii pracowała dla rządu i zajmowała się właśnie autostradami oraz kolejami państwowymi. Jest to Rothuk. W tej chwili, jeżeli z firmą Skyway jest on związany jako prywatny inwestor,
ale mówię, wcześniej pracował dla rządu, więc ma naprawdę tutaj rozeznanie i wie, jak taki po prostu projekt przeprowadzić. Czyli to też mówię, nie jest palcem pisane w powodzie, to nie są szklane domy, to jest coś, co rzeczywiście zostanie wdrożone. Tutaj Robert pyta, ile trwa budowa 1 kilometra trasy? O kurczę, ale pytanie, tego to ja szczerze mówiąc nie wiem, no to tak naprawdę zależy od ludzi, tak? No bo przecież jeżeli za budowę 1 kilometra trasy weźmie się 100 ludzi, no to zrobią to, mogą to zrobić powiedzmy, nie wiem, w tydzień, tak? Zrobi to, weźmie się za to 10 ludzi, no to zrobią to nieporównywalnie dłużej, tak? Więc de facto nie można czegoś takiego według mnie powiedzieć. Ale Natalia tutaj widzę mówi, o, no nawet dobra, no to Natalia odpowiedziała, to fajnie, bo ja tego nie wiedziałam, to nowa też dla mnie informacja, że 5 kilometrów dziennie, tak? No to myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak? 5 kilometrów dziennie, no to świetnie. To dziękuję Natalia tutaj za pomoc, bo nie wiedziałam, ile czasowo to trwa. Jeżeli tutaj ktoś by miał jeszcze wątpliwości dalej, no to pokażemy, że zainwestowały w ten projekt naprawdę osoby, które znają się na rzeczy, czyli nie jest to byle kto, na przykład wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego zainwestował w ten projekt, czyli no, są to osoby, które się po prostu znają na takich rzeczach. Aha, roboty będą budować trasę, no to super, to jeszcze lepiej. Dobrze. I tutaj jeszcze ktoś nie wie, to tak naprawdę rok, który właśnie minął, czyli 2016 był rokiem przełomowym dla firmy, ponieważ w tym roku tak wszystko praktycznie nabrało dużo większej skali rozmachu, ponieważ firma uczestniczyła w międzynarodowych targach transportu Berlin InnoTrans 2016. Firma również właśnie zaprezentowała już światu ten prototyp. Ja sama byłam zaskoczona, jak o tym usłyszałam, że już ten prototyp jest prezentowany. Także to był rok przełomowy, bardzo szczęśliwy rok dla firmy. I teraz już w tym roku myślę, że może być już tylko lepiej. Na tych targach, jak mówię, firmą było zainteresowanych bardzo dużo osób, także przedstawiciele takich firm jak Siemens na przykład, czyli to każdy tą firmę zna. Tutaj jeszcze Jacek pisze, jeżeli 5 km dziennie, to czemu ekopark tak długo stawiali trasę? To chyba zależy od warunków pogodowych, samo wylanie fundamentów na podpory trwa. Technopark budują ludzie, aha. Czyli ekotechnopark, tak, jeżeli ktoś tutaj jeszcze nie wie, co to jest, jest to po prostu prototyp, który właśnie powstaje w miejscowości Morina Gorka na Białorusi. A tutaj widzę, dobra, już się na czacie wywiązała dyskusja, ale może skończmy tą prezentację, a potem będziemy dyskutować, bo już tutaj niewiele zostało, tak. Tutaj generalnie tak naprawdę firma mogła przecież podzielić akcje pomiędzy głównych inwestorów, nie sprzedawać tych akcji takim osobom jak my. Zarobiłyby wówczas tylko grube ryby, a nie mali inwestorzy. Natomiast właśnie firma stwierdziła, że da nam szansę, da nam również zarobić takim inwestorom, no można w cudzysłowie nazwać przeciętnych, tak? Przeciętnym ludziom, tak? Oczywiście nie chcę tutaj nikogo urazić, no ale mam na myśli to, że po prostu mogła podzielić to między grube ryby, a nie małych inwestorów, tak? Może mały będzie lepsze słowo. I tak naprawdę fundusze zaczęto zbierać już przed 3 laty, kiedy było ogromne ryzyko i wtedy dawano dyskont za $1 2500 akcji. Po kilku latach, no de facto po tych 3 latach, to tutaj zmieniło się to, ponieważ w tej chwili za $1 mamy tak około 200 akcji, mówię bardzo w przybliżeniu, ponieważ tam są różne pakiety i różnie to wychodzi. Ryzyko inwestycyjne spada coraz szybciej. Na koniec 2017 roku, czyli mówimy już o tym roku, będzie to $1 równa się 1 akcja, co nie oznacza jeszcze, że będziemy mogli te akcje sprzedać, ponieważ tak jak tutaj wcześniej dyskutowaliśmy, firma musi skończyć prototyp i wtedy dopiero może podpisywać kontrakty i może wejść na giełdę. $1 jedna akcja to jest jak najbardziej realna kwota, no ponieważ
nasze polskie PZU weszło na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję, to dziwne by było, żeby taka firma jak Skyway nie weszła po kwocie 4 zł za jedną akcję. Jeśli ktoś tutaj uważnie słuchał tej prezentacji, to tak naprawdę zarabiamy 5000% przebicia, ponieważ no, z każdej zainwestowanej złotówki możemy zarobić około 5000 zł, tak? I to jest jak najbardziej realne, ale niestety na wszystko co dobre trochę trzeba będzie poczekać. I no, czekamy głównie, jak mówię, na wejście na giełdę. No, nie wcześniej, na pewno nie wcześniej niż 2018. Uważam, że ten 2018 też jest dosyć optymistyczny. No, ale gdyby tak się zdarzyło, że naprawdę jak oni skończą ten prototyp i inwestorzy zaczną szybko podpisywać kontrakty, no to może to wszystko rzeczywiście przyspieszyć. I przypominam, tutaj jeszcze będziemy mówić oczywiście o tym, w jaki sposób potem możemy te akcje spieniężyć, bo to myślę, że najwięcej osób interesuje. Generalnie jak tylko firma po prostu wejdzie na giełdę, to albo możemy odsprzedać wszystkie akcje po aktualnej cenie, która będzie na giełdzie, lub też możemy otrzymywać dywidendy. Tutaj jest napisane miesięcznie, to jest błąd, bo dywidendy tutaj mają być roczne w kwocie 20% zysku, znaczy 20% od zysku firmy, tak? Czyli jeszcze raz powtórzę, jak firma wejdzie na giełdę, to albo możemy odsprzedać na przykład wszystkie akcje, które posiadamy w firmie po aktualnej cenie giełdowej, czyli na przykład ten 1 dolar, za jedną akcję, lub możemy zostawić akcję i otrzymywać dywidendy, lub oczywiście możemy na przykład sprzedać tylko część akcji, a część sobie zostawić na dywidendy, bo te dywidendy, przypominam, mogą być dożywotnie. Także każdy niech sobie sam odpowie, czy chce, jak mówiłam, z każdej zainwestowanej złotówki otrzymać 5000 zł zwrotu. Jeżeli jeszcze nie masz tutaj konta, no to zarejestruj się oczywiście z osobą, która Cię zaprosiła na ten webinar. Pamiętaj, ilość akcji jest ograniczona, w zeszłym roku już był podwójnie po prostu skoczyła wartość akcji, tak? Czyli zmienił się tak zwany dyskont, czyli po prostu ceny były cały czas te same pakietów, ale zmniejszała się po prostu relatywnie ilość akcji w tych pakietach, dlatego po prostu rzeczywiście tutaj cały czas ta wartość akcji idzie do góry. Jeszcze oczywiście mamy tutaj tak kilka słów, tylko chciałam powiedzieć o programie partnerskim. Po prostu uważam, że warto też się zaangażować, warto powiedzieć swoim znajomym o tej szansie, no bo tak naprawdę nie wiadomo do kiedy te akcje będą sprzedawane. Jeżeli ktoś by chciał, to jak mówiłam, mam też dla chętnych system do zapraszania, taki w języku polskim i angielskim. On oczywiście reklamuje Twój link polecający. Jeżeli ktoś by chciał, to można do mnie napisać po taki system na mój adres e-mail lub na Skype'a. Prowizję z programu partnerskiego można wypłacać już w tej chwili, albo oczywiście, no, to już jak kto uważa, zainwestować je po prostu w akcje, tak? Czyli to tyle. Tutaj jest jeszcze, na jaki procesor na przykład najlepiej wypłacać sobie prowizję, a potem można na przykład wymieniać środki na Bitcoin, ale oczywiście to już jak kto uważa, czy inwestuje w akcje, czy wypłaca w tej chwili środki, bo wypłaty z akcji, znaczy z udziału firmy, dopiero wtedy będą możliwe, kiedy firma wejdzie na giełdę, tak? Czyli to trzeba po prostu rozróżnić. Tutaj jeszcze takie najpopularniejsze pakiety ratalne. Za chwilę powiemy też o promocji świątecznej, która tak naprawdę obowiązuje do 20 stycznia, no czyli już stosunkowo niedużo czasu zostało do wykorzystania tej promocji. I tutaj mamy tak, $25 miesięcznie, $50 miesięcznie, $100 miesięcznie i $200 miesięcznie. Te cztery pakiety są objęte promocją świąteczną, tak? Za chwilkę powiemy, o co chodzi, ale ogólnie tak, jeżeli do 20 stycznia wykupimy jeden z tych pakietów, Start, Senior, Steady lub Business, to dostajemy 15%, tutaj przeskoczę troszkę na tej prezentacji, żeby Wam to pokazać, dostajemy 15% akcji do pakietu zakupionego, tak? Czyli tak to wygląda, ale uwaga, jest jeden warunek, o tym trzeba pamiętać, że przy zakupie tak w terminie do 20 stycznia
trzeba w tym momencie przy zakupie takiego nowego pakietu opłacić 3 raty jednorazowo, tak? I wtedy dostajemy po prostu 15% tego bonusu, czyli no, na przykład ktoś się decyduje na pakiet $25, w tym okresie do 20 stycznia opłaca, to w tym momencie 3 raty opłaca, czyli 75 za jednym zamachem. Firma przydziela mu bonus 15% akcji. I w tym momencie ten bonus zostanie przyznany po spłacie wszystkich tutaj udziałów, w sensie wszystkich rat, tak? To dopiero zostanie przyznany bonus po wszystkich ratach. Tak to wygląda. Mamy jeszcze oczywiście pakiety jednorazowe, jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty. Mamy pakiety na dziecko, tutaj osoby dzisiaj mnie pytały o to. No oczywiście, jeżeli mamy dziecko, mamy wnuka, dużo bardziej korzystnie, nawet opłaca się, szczerze mówiąc, rejestrować na dziecko, bo no po prostu relatywnie jakby ten wskaźnik jest tutaj tych akcji dużo bardziej korzystny. Jeżeli sobie na przykład porównamy ten pakiet KIT, tak, $65 miesięcznie, gdzie jest 80 tysięcy udziałów, do pakietu ten tutaj za $50 miesięcznie, gdzie jest 40 tysięcy akcji, to widzimy, że tutaj mamy 40 tysięcy akcji, tam mamy 80 tysięcy akcji, a cena praktycznie jest bardzo podobna, tak? Bo pomiędzy $50 a $65, no to nie jest aż taka duża różnica. Tutaj mamy też oczywiście pakiety dla wyższych inwestorów oraz takie pakiety, które możemy opłacać na przykład z prowizji, z naszego konta bonusowego, to jeżeli oczywiście ktoś jest aktywny w programie partnerskim, bo nie trzeba oczywiście polecać, nie trzeba zapraszać, jak ktoś nie lubi, to po prostu nie musimy tego robić. I tutaj, to już jest nieaktywna ta promocja, bo to były jeszcze promocje do końca roku. No i teraz jeszcze kilka słów o tym programie partnerskim i praktycznie za chwilkę, jeśli będą jeszcze jakieś pytania takie na bieżąco, to oczywiście odpowiem. Ogólnie w programie partnerskim tak zarabiamy do 24 poziomów. Jeżeli nawet ktoś jest zarejestrowany za darmo, to zarabia do 4 poziomów. No tylko ja mówię, że jeżeli ktoś jest zarejestrowany za darmo i zaprasza, to nie jest to moim zdaniem dobry sposób, bo tak w większości biznesów jest, że jeżeli w coś nie zainwestowałeś, to po prostu w to nie wierzysz. A jak nie wierzysz, to inna osoba tobie również nie uwierzy, kiedy będziesz chciał jej coś polecić, tak? No tak po prostu to działa, tak? Jeżeli ty sam gdzieś nie zainwestowałeś, to nie jesteś do tego przekonany. Jak nie jesteś przekonany, nie możesz po prostu, nie jesteś w stanie do kogoś do tego biznesu przekonać, tak? Może tutaj trochę się za bardzo zamotałam, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi. Tutaj mamy kolejną kwalifikację, konsultant. Jeżeli sami zainwestowaliśmy $100 i istnieją w naszej generacji dwie osoby, które również zainwestowały $100, to już zarabiamy wtedy do 5 poziomów. Następnie lider. Jeżeli zainwestowaliśmy $200 i mamy 3 osoby w naszej grupie, które również zainwestowały $200, to zarabiamy już do 6 poziomów. Potem master, to jest osoba, która, mówię, musiała pomóc 3 osobom zarabiać naprawdę dobre pieniądze, 3 osobom, które mają w tej chwili kwalifikację lider i odblokowuje jej się zarabianie do 9 poziomów. Następnie mamy master, to już nie master, już było ekspert. Ekspert musi pomóc 3 masterom zarabiać i wtedy już zarabia do 20 poziomów, także przy odrobinie tutaj, jeżeli ktoś by się naprawdę przyłożył do tego biznesu, można tutaj zarabiać naprawdę fajne pieniądze już teraz, a jeżeli ktoś nie chce polecać, jak mówię, nie trzeba, wtedy po prostu czekamy na kapitalizację naszych udziałów, tak, która no, myślę, że nastąpi wkrótce. Na wszystko co dobre trzeba po prostu poczekać. Tutaj ostatnia kwalifikacja zarabia do 24 poziomów i dodatkowo jeszcze w grupie. Jeżeli mamy w danym miesiącu na przykład sprzedaż pakietów, nawet nie sami sprzedaliśmy, tylko osoby z naszej grupy są aktywne, to dostajemy tak zwane tutaj bonusy procentowe, czyli z pierwszej linii już dostajemy nie na przykład 15%, ale możemy dostawać nawet do 18% z pierwszej linii. Czyli myślę, że to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. I teraz już tak zbliżając się do końca, jeszcze takie odpowiedzi na 3 najczęściej zadawane pytania. Potem przejdziemy oczywiście do Waszych pytań. Czy ten projekt jest realny? No już coraz mniej osób o to pyta, bo zauważyłam, że po prostu wcześniej
Wcześniej osoby, niektóre na przykład się z tego projektu śmiały, mówiły, że filmiki na YouTube to jest ściema, że wszystko to tam zostało, powiedzmy, no podkoloryzowane, tak, ale generalnie teraz, jak już się osoby dowiedziały, że to naprawdę jest, to zaczęło się budować, to niektórym zrzedły miny, bo ja rzeczywiście gorąco wierzę, że to wszystko będzie, po prostu świat jest przygotowany na tą technologię i to wszystko w przyszłości będzie tutaj, ta kolejka zaistnieje w świadomości ludzi i będziemy po prostu tego używać, tak? No to może jest i nowość, może dla niektórych wydaje się to nierealne, żeby ludzie tego używali, tak wiecie, masowo, ale ja jestem pewna, że to się po prostu stanie, no bo ja szczerze mówiąc na przykład wolę jechać taką kolejką, niż stać tam 3 godziny w korku, godzina szczytu, także myślę, że sporo osób po prostu się do tego koniec końców przekona. Międzynarodowe targi transportu, w których uczestniczyła firma, potwierdzają fakt, że jest to przedsięwzięcie jak najbardziej realne. Tutaj Robert pyta, mówiłam Robercie pytanie na końcu, ale dobrze, że mogę odpowiedzieć. Czyli pierwsze dywidendy dopiero za 10 lat. Nie, Robercie, widzę, że nie uważnie chyba tutaj słuchałeś, ponieważ jak tylko firma wejdzie na giełdę, no to w tym momencie ty stajesz się akcjonariuszem, tak? Jako akcjonariusz masz możliwość otrzymywania dywidend w trybie rocznym, czyli 20% odzysku firmy dostajesz co roku dywidendę tylko z tego faktu, że jesteś posiadaczem udziału firmy, tak? A jak szybko to będzie, no to nie wiadomo, ponieważ no najwcześniej, na pewno nie będzie to wcześniej niż 2018 rok, tak? Ale 2018 rok to nie jest, że tak powiem, za 10 lat. Zresztą mówię, no 2018 to jest akurat optymistycznie, ale firma musi przyznać dywidendę. No tak, tylko że jeżeli de facto nasze akcje, wszystkie, które kupujemy, to są zapisywane w głównym rejestrze akcji, każda akcja jest przekazywana właśnie do tego głównego rejestru, no to jakby jesteśmy już z założenia tymi akcjonariuszami i z założenia mamy po prostu uprawnienia do tych dywidend, tak? No tutaj widzę, że piszesz takie rzeczy, że firma może wstrzymywać dywidendy na przykład przez 5 lat. Ja bym od razu tutaj nie zakładała, że firma ma takie jakieś nieuczciwe intencje. Ja jestem pewna, że firma będzie chciała nas całkowicie wynagrodzić za to, że po prostu w nią uwierzyliśmy, ponieważ gdyby niezwykli ludzie, to ten projekt by tak naprawdę nie powstał, bo pieniądze na rozpoczęcie tego projektu dali właśnie zwykli ludzie, a nie jakieś takie właśnie grube ryby. Także jestem pewna, że firma tutaj będzie w stosunku do nas uczciwa i będzie wypłacać te dywidendy. Okej, a jeżeli nie wierzysz w dywidendy, boisz się dywidend, to po prostu jak firma wejdzie na giełdę, sprzedaj od razu wszystkie swoje akcje, masz sprawę po prostu z głowy, nie martwisz się dywidendami i tak dalej. Okej, tutaj kiedy firma wejdzie na giełdę, no to już mówiliśmy, czyli po prostu to jest realny biznes, a w realnym biznesie firma musi zacząć zarabiać, żebyśmy zaczęli zarabiać my, bo to nie jest wydmuszka, tutaj pieniądze się nie biorą, nie wiem, z nieba, ale po prostu firma musi być na plusie, żeby po prostu nas również wynagrodzić, ale już w tej chwili szukają potencjalnych inwestorów, wszędzie naprawdę jeżdżą na cały świat, rozchodzi się wieść o tej kolejce i kolejni inwestorzy po prostu zgłaszają się do właściciela Skyway'a, sami do niego dzwonią, tak, w tej chwili. Jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Firma jest spółką akcyjną, ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów, ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych, easing tak zwany, czyli także, mówię, po wysłuchaniu tej prezentacji sam widzisz, jak dużo podmiotów międzynarodowych jest już tutaj zaangażowanych, więc naprawdę wszystko jest okej. I mówię, wszystko idzie tak naprawdę zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Także tutaj nie ma się, widzę, czego obawiać. Mamy również certyfikaty. Przypominam, że po zakupie pakietu wypełniamy certyfikat udziałowca, podajemy tam swoje dane, żeby firma po prostu wiedziała, że to my, że to są nasze akcje, mają być do nas przypisane. W tej chwili na nowym panelu mamy również weryfikację, czyli de facto trzeba o tym pamiętać, że jak się logujemy na nową stronę, to też może nas firma poprosić o weryfikację, czyli przesłanie dowodu osobistego skanu oraz potwierdzenie adresu rachunku, tak?
I jak mówię, jeżeli jeszcze nie jesteś tutaj zarejestrowany, skontaktuj się z osobą, która Ciebie tutaj zaprosiła, bo ilość akcji jest oczywiście ograniczona, a wartość no, rośnie. I na pewno w tym roku będą również podwyżki wartości akcji, więc lepiej po prostu nie czekać. A wiadomo, że na przykład nie o to chodzi, żeby tutaj jakby zainwestować nie wiadomo ile pieniędzy, bo mamy właśnie, dlatego mamy pakiety ratalne, że jeżeli kogoś nie stać na cały pakiet, od razu może kupić na początku, zainwestować mniejszą kwotę, ale już pierwsza rata rezerwuje pakiet w takich warunkach, jakie są teraz, a nie na przykład w takich, jakie będą za pół roku. Tylko wiadomo, potem trzeba tych rat pilnować. Rat pilnować, tak? Dobrze, teraz tutaj Janusz jeszcze pisze. Dywidendy powstają z zysku firmy. Teraz jest okres budowy kapitalizacji firmy i ze sprzedaży technologii będą pochodzić zyski. Dokładnie tak, jak napisał Janusz, zgadzam się w 100%. Robert pyta, ze sprzedaży technologii, czy z zakupu biletów na trasy przez ludzi? No, na początku na pewno firma będzie sprzedawać technologię, a jak już to zacznie jeździć, no to również, jeżeli osoby kupią bilety, to również będzie zysk firmy, tak? Wszystko potem docelowo, co będzie zyskiem firmy, my również będziemy z tego czerpać profity, tak? Okej, czy mamy jeszcze jakieś pytania? To z mojej strony to już wszystko. Więc czekam jeszcze, czy mamy jakieś pytania. Okej, Dariusz pisze. Obecność spółki na giełdzie nie jest wymagana, aby spółka wypłacała dywidendę. Jeżeli będzie zysk w spółce, a zarząd będzie miał wolę wypłacić akcjonariuszom dywidendę, to obecność akcji spółki na giełdzie. No coś tutaj Dariusz ci urwało. Jeżeli tak jest, jak piszesz, no to jest bardzo dobra informacja, ci powiem. Się bardzo cieszę, że się takimi informacjami z nami dzielisz. Czyli rozumiem, że firma nawet nie musi być na giełdzie, żeby spółka zaczęła wypłacać nam dywidendy. No to jeszcze lepiej, tak? Dariusz ma rację. Świetnie, świetnie. No to bardzo się cieszę, że się z nami dzielicie takimi informacjami. Tutaj jeszcze Janusz pisze, z biletów będą zarabiać adresowane projekty i ich udziałowcy. Okej. Dariusz pisze, jakie będą możliwości uzyskania akcji bonusowych po opłaceniu w całości pakietu, gdy trzeba będzie wykupić przynajmniej za $15, bo akcje bonusowe będą wisiały, a ponoć na wiosnę nie będzie już można kupić akcji przez osoby fizyczne. Momencik, tu się muszę skupić na tym pytaniu. Generalnie to tak, to, że na wiosnę nie będzie można już kupić akcji przez osoby fizyczne, no to była plotka, została zdementowana przez właścicieli firmy, czyli jakby to już jest nieaktualne. Jeżeli chodzi o akcje bonusowe, tak, no to w tej chwili mamy taką fajną promocję do 20 stycznia, to pokazywałam, że trzeba opłacić 3 raty i wtedy mamy po prostu na nowy pakiet, świeżo zakupiony i wtedy dostajemy 15% tego bonusu. Na inne pakiety, te co były wcześniej kupione, nie wiem kiedy miałeś kupiony pakiet, a to jest jakby kluczowe, ponieważ jeżeli kupiłeś jeszcze na przykład przed listopadem pakiet, to tam był taka możliwość bonusu, że opłać 2 raty za jednym zamachem i wtedy również dostajesz bonus, tak? W tej chwili już takiego czegoś nie ma. Jest tylko ta promocja świąteczna, ale to na nowe pakiety. A w tej chwili mamy coś takiego, że żeby dostać bonusy na naszych pakietach, to trzeba zaprosić minimum 2 osoby na pakiet za $25, żeby dostać bonus, tak? Czyli tak to tutaj na ten moment wygląda z bonusami. Ale z tego, co wiem, jeszcze po wiośnie będzie można kupić pakietem. Czy będą akcje na konkretne trasy? Robercie, tak. Fajnie, dobra, to ciekawe, bardzo dobrze, że tu się dzielicie tymi informacjami. No, czyli mam nadzieję, że coś tu się nowego nam wyklarowało. Się bardzo cieszę, bo dzisiaj dużo informacji nowych było. Czyli jakby tutaj podsumowując takie
nowinki. Jeszcze tylko nie powiedziałam o jednej rzeczy, a dokładnie, że firma już tutaj zaczęła szkolić pracowników, którzy mają docelowo w przyszłości obsługiwać kolejkę Skyway. To jest jeszcze taki tutaj nowość, tak? Czyli już będzie po prostu szkolenie osób, które będą kolejkę obsługiwać, czyli widzimy, że jak szkolą personel, szkolą kadry, to znaczy, że coś już tutaj jest na rzeczy. Janusz pisze, w tym roku będziesz miał możliwość kupić udziały w kilkudziesięciu konkretnych trasach. Tak, zgadza się, Janusz ma rację, ponieważ będą też możliwość udziału, zakupienia udziałów właśnie tak zwanych dedykowanych na konkretne właśnie trasy. Jak będzie ta sprzedaż zorganizowana, wiadomo już coś? No to może Janusz odpisze. Z tego, co ja wiem, jeszcze takich pakietów się nie uruchomiło, nie uruchomiłeś jeszcze te pakiety, tak? Dowiesz się, jak obecna pula zostanie zamknięta. No dokładnie. Czyli widzicie, czyli w tej chwili jest określona pula akcji. Jak ona zostanie zamknięta, to wtedy mogą wejść właśnie te udziały dedykowane. Także bardzo tutaj dziękuję osobom, które się podzieliły ze sobą znanymi tutaj informacjami, Janusz i Dariusz zwłaszcza, bo bardzo fajne rzeczy się tutaj dzisiaj dowiedzieliśmy. Czyli pula obecnych akcji no, zostanie niedługo zamknięta, tak? Dokładnie nie wiadomo kiedy, nie można powiedzieć kiedy, ale wtedy na pewno będą właśnie już akcje na konkretne trasy, możliwość kupienia takich udziałów dedykowanych, tak? I druga istotna informacja, którą się dzisiaj dowiedzieliśmy, to jest to, że po prostu nawet jak firma nie jest na giełdzie, może już wypłacać nam dywidendy. Czyli to też jest bardzo, bardzo fajna informacja. No i zysk firmy, no to generalnie to jest jakby ze sprzedaży po prostu głównie kontraktów, tak? Ponieważ jeżeli firma sprzedaje bilety, no to to idzie już tutaj na konkretne projekty, tak? Dobrze, ale już będą drogie, nie takie jak teraz. No oczywiście, oczywiście, bo wartość akcji jak najbardziej pójdzie do góry, także tutaj dla mnie to akurat no jest to jasne jak słońce. Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Także też dziękuję bardzo wszystkim osobom, które pomagają odpowiadać na pytania, dzielmy się swoją wiedzą i naprawdę wtedy każdy uzyska odpowiedź na swoje pytanie. Dobrze, jak już nie mamy więcej pytań, no to kończymy webinar. Będzie oczywiście nagranie na kanale Skyway Webinars, czyli na YouTube. Dobra, już chyba nikt nic nie pisze, no to w takim razie kończymy. To dzięki bardzo i miłego wieczorku wszystkim życzę.